Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Organizacja Produkcji Gastronomicznej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności zależy od czynników mikrobiologicznych, biologicznych, chemicznych oraz fizycznych. Do mikrobiologicznych czynników decydujących o jakości żywności zaliczamy jakość surowców używanych do produkcji potraw. Istotna jest również higiena pracowników i wszystkie czynności wykonywane w ramach przygotowania do pracy, czyli zmiana odzieży na roboczą, mycie rąk czy stosowanie środków ochrony indywidualnej. Ważne są również takie czynniki jak czystość sprzętu i pomieszczeń, sprawność wentylacji i jakość używanej wody. Do zagrożeń biologicznych zalicza się obecność pasożytów i szkodników. Na bezpieczeństwo zdrowotne żywności wpływają również wszelkie zanieczyszczenia chemiczne. Mowa tu o zarówno substancjach, które naturalnie występują w surowcach, jak na przykład solanina w ziemniakach, ale również o tych, które dostają się do żywności w wyniku zabiegów wykonywanych przez rolników. Są to głównie pozostałości po środkach ochrony roślin i lekach weterynaryjnych. Niektóre z substancji chemicznych, np. różnego rodzaju dodatki stosowane w produkcji żywności, są dodawane celowo, inne przedostają się do żywności po zabiegach mycia i dezynfekcji, dezynsekcji czy deratyzacji. Zanieczyszczenia chemiczne mogą również powstawać w wyniku działalności mikroorganizmów lub pochodzić ze środowiska, urządzeń czy używanego sprzętu. Ostatnim typem zanieczyszczeń żywności są zanieczyszczenia fizyczne. Zanieczyszczenia te mogą pochodzić z surowców i będą to np. kości, ości, pestki, piasek czy kamienie. Mogą również dostawać się do żywności podczas jej przetwarzania, jak np. tworzywa sztuczne z opakowań lub elementy maszyn i urządzeń. Zanieczyszczenia fizyczne powstają także w wyniku zaniedbań personelu i są to np. włosy, guziki czy ozdoby. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.